Dyski są niczym maleńkie poduszki między poszczególnymi kręgami. Z czasem mogą się niszczyć ze względu na przebyte choroby, urazy lub proces starzenia. Niestety to prowadzi do przepukliny kręgosłupa. Przepuklina dotyka zarówno dyski kręgosłupa, jak i tkankę łączną pomiędzy krążkami oraz tkankę miękką. Do zwrotnienia dochodzi wówczas, gdy jądro miażdżyste znajdujące się w dysku między kręgami zaczyna się przemieszczać w kierunku rdzenia kręgowego i przez to boleśnie naciskać na nerwy. W konsekwencji pacjent zaczyna mieć problemy z poruszaniem się, a nawet wykonywaniem nawet podstawowych czynności. Ryzyko powikłań przy zastosowaniu mało inwazyjnych operacji endoskopowych usuwania przepukliny kręgosłupa jest minimalne, dlatego tak ważne jest, aby pacjent miał pełną wiedzę o zaletach tej metody. Elastyczny implant przejmuje część obciążeń biegnących przez segment ruchowy kręgosłupa, zachowując jednocześnie naturalną ruchomość poszczególnych jego elementów. Skuteczność tych operacji powodująca całkowity powrót do zdrowia i pełnej aktywności pacjentów po zabiegu wynosi 98%.